Wielki, potężny Bóg zwraca uwagę na mnie. Ja w takiego Boga wierzę. Jeżeli wierzysz w Boga biblijnego, taki Bóg sam, taki sam jest On dla ciebie. Nie inny. Ważne jest to, aby twoje serce miało z Nim społeczność. Aby twoje serce należało do Niego. To jest, się liczy. To jest ważne. To jest ważne. Ja takiego Boga wierzę. Jak żal, jak szkoda, jak większość ludzi, którzy przychodzą do kościoła, znają Boga jako religijnego Boga. A Bóg nie jest takim. I dlatego w taki sposób, jaki sobie uzmysłowili, po prostu chcą Jemu służyć. A to tak nie działa. A to tak nie jest. Bóg mówi, przyjdź do mnie takim, jakim jesteś. Bóg mówi, nie przychodź przez kogoś i jakimiś innymi drzwiami. Bóg mówi, przyjdź, otwórz swoje serce i powiedz to, co czujesz. Pomimo, że ja wiem, ale powiedz szczerze. I Bóg taki jest i Bóg tego oczekuje. I dzisiejszy temat jest zakon czy łaska. Gdybym teraz każdego z was się zapytał, jaka twoja by była odpowiedź? Zakon, hebrajskie Tora, albo greckie namos, czyli prawo, jest biblijnym określeniem prawa nadanego Żydom przez Boga. Czyli co czytają? Pismo Święte, zwłaszcza zakon, to wiedzą o tym. Akurat ja mam dostępną Torę w domu. Każda z tych księg jest osobna i razem księgi mojżeszowe mniej więcej są takiej grubości. Jest 5 ksiąg takiej grubości. 5. I to tylko 5 ksiąg mojżeszowych. A my mamy całą Biblię jako jedną księgę Tory. W języku hebrajskim prawo określone jest słowem Tora, tak jak wspomniałem, które jednocześnie oznacza pięcioksiąg mojżeszowy. Natomiast łaska, greckie charis, czy łacińskie gratia, w teologii rozumiana jako dar, nie jako zasługa, jako dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Jeżeli to rozumiemy prawidłowo, to całkiem inaczej będziemy patrzeć się na Torę, na przykazania, na prawo i na to, co jest najważniejsze w Piśmie Świętym dla chrześcijan. Odczytamy dłuższy fragment z listu do Rzymian, 5 rozdział. Jest mnóstwo fragmentów w tym liście do Rzymian i miałem mnóstwo i tak musiałem trochę usunąć z mojego kazania, bo bym bardzo długo miał kazanie lub bym musiał podzielić co najmniej na dwie części. Ale chciałbym dzisiaj w jednej części to kazanie wygłosić. A więc odczytajmy dość szybko. 5 rozdział, list do Rzymian. Od 12 wersetu do 21. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła. Bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, tak daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Nie tak ma się sprawa z darem.
jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. I to dotyczy również i ciebie. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Pismo Święte bardzo wiele mówi, jak człowiek powinien żyć i postępować. Jeżeli nie wiesz do tej pory lub zasięgasz tylko informacje z różnych innych podręczników, nawet najlepszych filozofów, akurat wczoraj miałem możliwość rozmawiać z jedną osobą, która jest oczytana niesamowicie i sama pisze książkę, ale powiedziałem, że ja nie mogę się równać do ciebie w tej dziedzinie, ale tobie powiem jedno, że moje życie jest budowane na Bogu i na Piśmie Świętym. Ja nie znam imiona filozofów, ja nie znam imiona wielu uczonych i nie chciałbym im ująć ich zrozumienia czy poznania, jeżeli chodzi o życie, a nie jest przeciwne Bogu, to fajnie i można z tego skorzystać. Ale jeżeli jest to zmieszane i występuje przeciwko Bogu, przeciwko Biblii, jest to śmiecie, jest to trucizna. Wszystkie wskazówki zawarte w Biblii są dla człowieka mądrością do życia. Wszystkie. Dlatego, że w Biblii Bóg umieścił te wskazówki, używając oczywiście swoich sług, proroków, mężów, różnego pochodzenia na przestrzeni 1500 lat, którzy pisali. Nierozsądny człowiek jest, gdy gardzi pouczeniem zawartym w Biblii. Jest bardzo nierozsądny, po prostu jest głupi. Jeżeli mogę tak się wyrazić, bo zresztą takie słowo też jest umieszczone w Biblii. Bóg nigdy się nie zmienił. To jest raz. I powinniśmy o tym dobrze pamiętać i w to wierzyć. Jego słowo również się nie zmieniło. Nie zmieniło. Że kiedyś było jedno, a dzisiaj jest drugie. Jest takie same. Bóg się nie zmienił, Jego słowo się nie zmieniło. Jego słowo również jest zawsze tak ważne jak Bóg i tak samo święte jak Bóg. By ukazać grzech czyniony przez człowieka, Bóg dał prawo zakonu, by ukazać grzech. Bo jeżeli nie ma prawa, jeżeli na przykład nie ma żadnych przepisów na drodze, to nawet się nie obawiam, że policjant mnie zatrzyma, bo przejechałem czerwone światło. Jeżeli to w ogóle nie istnieje, tego rodzaju prawo. A więc to nie jest żadne przekroczenie. Nawet mogę myśleć i gdzieś tam na mnie coś podpowiada. Uważaj, jak przejeżdżasz przez skrzyżowanie, aby kogoś nie uderzyć. Ale każdy jedzie po swojemu. Każdy łamie te prawa, dlatego że prawa nie ma. Nie było wprowadzone. I tak ludzie żyli, nim był zakon. Jednak sumienie było ich zakonem. I każdy jeden, dobry czy niedobry, jakikolwiek, wierzył czy nie wierzył, miał i ma sumienie. Ale później przyszedł okres zakonu.
Bóg dał właśnie Torę. I ona umieszczona jest w 5 ksiąg mojżeszowych. Jest prawem do postępowania narodu wybranego, czyli żydowskiego. Ale nie tylko. Również tych, którzy swoją wiarą dołączyli się do wierzących w Boga. Bo wielu nawet innych ludzi wyszło razem z narodem izraelskim z Egiptu. Nawet innego pochodzenia. I dołączyli się, razem żyli i oni również przestrzegali to, kiedy to prawo było nadane. Musieli przestrzegać. Prawo mówi, co jest dobre dla człowieka i co mu wolno i co nie wolno. Ale Bóg nigdy nie odebrał człowiekowi wolnej woli. Rozmawiałem również na ten temat z jedną osobą i miała wielki dylemat. Obwiniała Boga. I tłumaczyłem tak i tak i w prosty sposób, jak tylko mogłem. Nie rozumie bardzo prostych rzeczy. Mówię, a dlaczego Bóg umieścił to drzewo poznania dobra i zła? No po co umieścił? Jakby nie umieścił, to by Adam nie wyciągnął rękę czy Ewa. A więc Bóg jest winny. I tak to sprawa była rozwiązana przez daną osobę. I prosiłem, posłuchaj, co ci powiem. Bóg dał wolną wolę. Gdyby Bóg nie umieścił, na przykład, gdyby nie było żadnych możliwości, żadnych wyborów dla człowieka, a więc człowiek by nie miał wolnej woli. Innym słowem, Bóg nie dał wolnej woli do żadnego wyboru. Ale Bóg umieścił i powiedział, nie czyń, bo to jest niedobre. Jeżeli to uczynisz, to to i to ciebie spotka. Ale Bóg dał wolną wolę. A więc prawo mówi, co jest dobre dla człowieka i co mu wolno i co nie wolno. Ale Bóg nigdy nie odebrał wolnej woli. I każdy jeden, nawet najgorszy człowiek, który nie wierzy w Boga, który przeklina, Bóg nie odebrał mu wolnej woli. I on na przykład zdecydował przeklinać Boga i on przeklina. Przeklina i znowu przeklina. Do momentu, aż przyjdzie krew na niego. A Bóg jest cierpliwy. Bóg nie chce karać człowieka, bo Bóg nie stworzył człowieka, aby go karać. Bóg stworzył człowieka, aby człowiek miał z nim relacje i w szczęściu, w radości z nim żył. Po to Bóg stworzył człowieka. Aby człowiek panował, zarządzał to, co Bóg stworzył. Bóg dał prawo dla człowieka, aby panował. I to nie było tak, że człowiek przy tym miał się męczyć, bo to było niesamowite coś, nawet nie potrafię wypowiedzieć, bo tego nie doświadczyłem, mnie wtedy tam nie było. Ale to było coś niesamowite. Bliska relacja z Bogiem, bliska łączność z Nim, spotykanie się z Bogiem i zarządzanie tym wszystkim, co Bóg stworzył, nie ma zła, nie ma nic złego. Nasz rozum tego nie mieści w sobie. Tak było do momentu, aż Adam z Ewą zgrzeszyli. I dlatego Bóg później, dając, można powiedzieć, rozwiązanie czy możliwość powrotu człowieka do Boga, do tego miejsca, to była jedyna możliwość. Na przykład człowiek i przepaść i Bóg. Trzeba było coś położyć nad przepaścią, nad przegrodą, nad podziałem, nad miejscem, które oddzielało człowieka, który już grzeszył, od świętego Boga. I tym był krzyż. Ale to już później. Ale wpierw Bóg wprowadził zakon. Zakon. Po upadku Adama niestety człowiek utracił swoją doskonałość. Utracił. A miał ją. I wolną wolę wyboru miał i dlatego wybrał zło. I dlatego utracił swoją doskonałość. Utracił niewinność. I człowiek po dzień dzisiejszy posiada skłonność do popełniania zła. I dlatego te myśli czasami przychodzą, pomimo tego, że chcemy służyć Bogu. Dlatego, bo te mamy skłonności. I diabeł wykorzystuje. Na ile on wykorzystuje? Na ile jemu pozwolimy? Jeżeli rozpoznamy, że to diabelski podchód, jak się tu mówi, czy podejście, idź precz ode mnie, nie znam ciebie,
Kiedyś być może byliśmy kolegami, ale nie dzisiaj. Ja z kim innym dzisiaj się koleguję. Ale to ten mój najbliższy to jest Bogiem i najlepszym dla mnie przyjacielem, który oczyszcza i usprawiedliwia mnie i zmienia moje życie. Nim jest Jezus. Adama potomstwo coraz bardziej doświadczało i nadal doświadcza konsekwencji skażenia przez grzech. I dlatego ludzie są tacy, jacy są. I dzisiaj pośród wielu wierzących w różnych kościołach na tle zakonu jest często nieporozumienie. Zakon, czyli Tora, która jest prawem, czy obowiązuje chrześcijan żyjących w czasie łaski? Niektórzy tak się zamartwiają, że pomijają to, co jest najważniejsze. Należy pamiętać, że żaden człowiek nie będzie zbawiony z powodu uczynków, a jedynie z łaski. I to jest biblijną prawdą. Ale to nie oznacza, że Bóg unieważnił swoje prawo. Czytając Nowy Testament widzimy, że Jezus przyszedł, aby wykonać to, w czym człowiek zawiódł. Jezus przyszedł po to, aby wykonać. Jezus przyszedł, by wykonać cały zakon. A dodatkowo Jezus podwyższył poprzeczkę. I to w Nowym Testamencie jest zauważalne. Ale skierował naszą największą uwagę na miłość. Bo właśnie poprzeczka ta jest, można powiedzieć, ubrana w tą miłość, która unosi się nad prawem. Miłość góruje nad prawem. Jeżeli człowiek, jakikolwiek, czy ma większą wiarę, czy mniejszą, czy dłuższy staż wiary, czy mniejszy, kimkolwiek jesteś, jeżeli będziesz miłował Boga tak, jak powinieneś miłować i bliźniego również, to jest to to, czego Bóg oczekiwał od człowieka od samego początku i dzisiaj również. To to. I w tym zamyka się cały zakon. Niektórzy tak bardzo zwracają uwagę na dzień, sobota czy niedziela, że niby w imieniu bronienia Bożego prawa łamią znaczenie znaczące więcej. Łamią miłość, którą Bóg chce widzieć pośród ludzi. A On jest miłością i On chce być pośród ludzi, zwłaszcza pośród swoich. Bo miłość, która jest najważniejsza przed Bogiem, często jest nieceniona. Często jest tak jakby zasłonięta. Dlatego, że ludzie tak bardzo kierują oczy na coś, co powinno posłużyć tylko w tym celu, aby człowiek zobaczył, że jest bez Boga bezradny, że powinien się zwrócić do Niego. I to było prawo, aby ukazać, że człowiek jest grzeszny. Jeżeli człowiek właśnie będzie miłował Boga tak, jak powinien i bliźniego, to będzie wypełniał i resztę. Bardzo prosto. Jeżeli ja miłuję moją żonę, nie jeżeli ja mówię, że ja ją miłuję. Jeżeli ja ją naprawdę miłuję, a jest to różnica. Jeżeli ja ją naprawdę miłuję, to ona nie musi mi do mnie mówić 10 razy rano, jeżeli ja mogę, aby jej w czymś pomóc, na przykład zrobić kawę albo śniadanie, jeżeli mnie stać i mogę, a ona zwłaszcza nie ma czasu, to ja nie będę się tłumaczył, jeżeli jestem wolny. Słuchaj, że no to wiesz, lepiej ty zrób i przy okazji dla mnie. Ja mówię, że ją miłuję, ale naprawdę to nie jest miłość, która naprawdę powinna być pokazana czynem. I podobnie jest, jeżeli chodzi o miłość, którą Bóg oczekuje. W stosunku do Boga, moją miłość i do bliźniego. Jeżeli ja zwrócę, skieruję uwagę na prawa, na przepisy, na zakon, wolno, nie wolno, uważaj, czerwone światło, ja będę tak tym przejęty, że tylko będę sobie minusy tam podliczał na kartce. Czasami jak my jedziemy, to moje lusy... O, znaczy, ja za szybko jadę, już wiem, okej. I będę tylko minusy sobie liczył, ile ja przestępstw zrobiłem. Bóg nie chce tego!
Bóg nie ma w tym zamiłowania. Bóg nie chce, abym ja żył w potępieniu, w poniżeniu. Bóg mówi, kochaj mnie, bo ja ciebie ukochałem tak bardzo, że oddam samego siebie za ciebie. Jeżeli to będzie, to będzie wypełnieniem zakonu w sensie duchowym, nie literowym. A więc sobota czy niedziela, każdy dzień tygodnia ma takie samo znaczenie przed Bogiem. A, chciałbym, żeby każdy dzień była niedziela. Żeby każdego dnia można było się zgromadzać. A jeżeli kto chciałby nazwać niedzielę, że to jest sobota, chwała Bogu, niechaj będzie każdy dzień sobota i każdy dzień się zgromadzamy, aby oddawać Bogu chwałę. Dlaczego? Bo dla mnie to nie ma różnicy. Dlaczego? Bo Bogu nie ma różnicy. Przed Bogiem nie ma różnicy dzień. To tylko ludzie zrobili, bo zwrócili na to, co tak mało jest ważne. Dlaczego Bóg powiedział akurat w sobotę? Chodziło o dzień odpoczynku, bo człowiek potrzebuje. Aby ten dzień był poświęcony Bogu. Nie konkretnie ta sama nazwa, sobota, wow, prawo, o, wow, zapomniałem, a teraz kara mnie czeka. I tak ludzie są przestraszeni i żyją w takim strachu, zamiast cieszyć się z radością, zbawieniem i szczęściem, które mają w Bogu. A diabeł stoi z boku, mówi, ha, nie muszę za dużo pracować, bo oni sami idą tam, gdzie ich ciągnę. Okrada diabeł tak wierzących często, że czasami wracają z kościoła bardziej nieszczęśliwi, jak przyszli. A to nie jest cel. To nie jest cel. Bóg chce, abym ja się cieszył tak, że abym nie potrafił powstrzymać się. Jeżeli zechcę podskoczyć, to muszę uważać na to okno. Ale nie dlatego, aby pokazać, jakim akrobatą jestem, czy co potrafię. Nie, tylko dlatego, aby pokazać, jaki wielki jest Bóg we mnie i co On dokonał. Jeżeli cokolwiek zrobię, nawet gdybym się położył na środku ulicy, a ten brat wspomniał, gdyby uklęknął, ale jeżeli bym był pobudzony Bożym Duchem i ze względu na Boga oddać Jemu chwałę, aby zwrócić uwagę innych i wtedy powiedzieć, że Jezus ciebie kocha, warte jest tego. Warte jest tego. Ja nie mówię tutaj, abyśmy coś robili cieleśnie. Kochaj Boga tak, jak powinieneś kochać. To jest poselstwo Ewangelii. Nie zaniżając zakon, to jednak należy pamiętać, że mając skłonność do złego, człowiek nie był w stanie i dzisiaj również wypełnić Boży zakon nadany Bogiem przez Mojżesza. Nie był w stanie. Czyli prawo i wszystkie obowiązujące przepisy. Bo jeżeli jedno coś nie wypełnił, a więc nie wypełniłeś nic. I tak człowiek ciągle był, do niczego jestem, zawaliłem znowu. Bóg jest daleko, święty, niedostępny dla mnie. I tak wielu ludzi dzisiaj przychodzi i nawet zastanawia się, czy mogą wejść do kościoła, bo są niegodni, do budynku kościelnego. Bóg mówi, przyjdź do mnie, bo ja wyszedłem wobec przeciwko Tobie i chcę Ciebie przyciągnąć. Nie do budynku, ale do swojej chwały, do obecności Boga, do bliskiej relacji, którą nikt nie da, i żadna religia, i żaden kościół, tylko sam Bóg. Bóg, wiedząc o tym i widząc bezradność człowieka, udostępnił mu, każdemu, Tobie i dla mnie, dostęp do Bożej łaski. Cała Biblia, a zwłaszcza Nowy Testament, ukazuje Boga, który udziela łaskę dla człowieka. I to jest piękne. I kiedy pomyślę, i kiedy zacznę się modlić, i kiedy przyjdą mi te słowa i myśli, po prostu brakuje mi słów, aby powiedział Bogu, jak się czuję. Bo to jest więcej jak szczęście. To jest więcej, bo to jest Bóg, który jest w Tobie. Ta Boża łaska nie jest w tym celu, by człowiek mógł tylko o niej marzyć, jak wiele ludzi marzy. O, chciałbym być bliżej Boga. Chciałbym, aby u Boga jakoś troszeczkę był zauważony, czy jakąś przychylność mieć. Nie musisz marzyć. Możesz mieć. Możesz być. Możesz przeżywać. Możesz mówić do Niego i On do Ciebie. I to jest Boża łaska. Boża łaska to czyni. Boża łaska jest to, abyś Ty z niej korzystał. Łaska nie stoi
sprzeczności z wolnością i wolną wolą człowieka. Niektórzy właśnie mylą i myślą, o, jak mówisz o łasce, jak tylko nią żyjesz, to chyba po prostu tym chcesz po prostu zasłonić swój grzech i tak dalej. Łaska jako wolny dar Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, każdego jednego. Łaska uprzedza ludzkie czyny, to właśnie czyni łaska, ale nie pozbawia człowieka wolnej woli. Człowiek jest wolny w swych czynach, wierzący i nie, każdy jeden. Bóg jest natomiast wolny w udzielaniu darów, a On jest bardzo hojny i On chce dać każdemu i nie ma różnicy, kim jesteś. Do których z tych darów należy życie nadprzyrodzone i zbawienie. To nie tylko dla jakichś szczególnych wybranych. Oczywiście oni są wybrani, dlatego że są powołani i przyjęli Boże powołanie i przyszli do Chrystusa i oddali Jemu swoje życie. I dlatego są być może szczególni, można tak to określić. Ale to są zwykli ludzie. To jest pijak, wczoraj pił. To jest ktoś narkotyki brał, ktoś niemoralnym życiem żył. To jest Samarytanka 5 razy mająca męża, a później już przestała nawet liczyć, bo w końcu żyć można i tak. I większość dzisiaj ludzi, nawet tych, którzy siedzą w kościele, żyją, można powiedzieć, na zieloną kartę. Nie wiedzą z kim, nie wiedzą jak długo, nie wiedzą czy żyją, czy nie, jak tam dalej. Czasami nie wiedzą nawet, gdzie są dzieci albo czy one są. I diabeł to wykorzystuje, oskarża ludzi. Ale Bóg jest taki, że nawet jak tak człowiek napsocił w życiu, że zasłużył tylko na śmierć i to każdego dnia, to Bóg ze swoją miłością potrafi oczyścić, zmienić i dać nowe życie. Taki jest Bóg. Ja tego nie rozumiem, ale w to wierzę, bo tak Biblia dla mnie mówi. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Ja takiego Boga doświadczam. Ja nie zasłużyłem na to, aby stać na tym świętym miejscu i głosić, i mówić, i uczyć. Ale Bóg uczynił to. Z tego, który był tchórzem, z tego, który nie miał odwagi poprosić ojca o coś, a mój ojciec nie był pijakiem, z tego, który nie miał śmiałości powiedzieć czy poprosić o coś. Ja taki byłem, moje młode lata. Ale kiedy Bóg mnie zbawił, kiedy On przyszedł do mojego życia, On powiedział, będziesz głosił o mnie i zobaczysz i sam się zdziwisz, co ja uczynię. Taki jest Bóg. I to jest cud, którego doświadczyłem, oprócz zbawienia i nowego narodzenia, że Bóg dał mi odwagę i daje mi słowo swoje i zrozumienie, co mam mówić i kiedy, w jaki sposób. Taki jest Bóg. Ale On nie jest tylko w stosunku do mnie. On jest również w stosunku do ciebie. On tak samo ciebie miłuje. Nie mniej, absolutnie, dokładnie tak samo, że oddał siebie. Bóg jest wielki. Bóg jest wspaniały. Łaska zakłada, że grzech jest czymś tak okropnym, że Bóg nie może tego tolerować. Również to łaska zakłada. Gdyby człowiek był zdolny po okresie bycia niesprawiedliwym i złym naprawić swoje drogi i ulepszyć się, tak aby mógł stanąć przed Bogiem i żyć czystym życiem, to wtedy łaska nie byłaby wcale potrzebna. Bo po co łaska, jeżeli człowiek poprawił się i po prostu sam sobie poradził. Tak jak było wspomniane, nawet niektórzy, którzy nie wierzą w Boga, są gotowi i udaje im się rzucić jakiś nałóg. A więc po co Bóg? Bóg nie jest tylko po to, aby rzucić nałóg, chociaż jak najbardziej, ale Bóg jest po to, abyś rzucił stare życie i beznadziejność, którą każdy ma, jeżeli nie ma Boga. To po to jest Bóg. Bóg brzydzi się grzechem i są obrzydliwością dla Niego. I przez miłość do człowieka Bóg ukazuje swoją łaskę w Jezusie, przebacza i oczyszcza z grzechów i pozwala zbliżenie się do siebie. Taki jest Bóg. I On tak to czyni. Ja mogę przyjść prosto do Niego, nie muszę okrężną drogą, to co już wcześniej wspomniałem. Zbliżenia się do samego świętego Boga. A teraz, no, ale ty nie jesteś święty. Well, to zależy jak patrzysz.
Jeżeli patrzysz tylko na mnie, to jestem godny potępienia i kary śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. A jeżeli patrzysz na Boga, to popatrz, jaki On święty. A ja w takiego Boga wierzę. Ja takiego Boga wyznaję. Ja takiego Boga przyjąłem i taki Bóg jest we mnie. Pomimo moich jeszcze cielesnych słabości, bo w tym ciele każdy z nas ma. Ale taki Bóg jest dla mnie moim przewodnikiem. W swoim czasie kiedyś Filip w rozmowie zapytał Jezusa, czy powiedział, na pewno znacie, Panie, pokaż nam Ojca, pokaż nam Ojca. Jezus mu powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz Jezusa pokazać komuś? Czy na obrazku, czy gdzieś tam namalować? Chociażby to był najlepszy obraz, najlepszego artysty. Artysta nie jest w stanie, nie może to zrobić. To będzie tylko coś strasznego w porównaniu do rzeczywistości. A więc jak możesz pokazać? Pokazać Jezusa w sobie. Bardzo prosto. Jeżeli On jest w sobie, powiedz ludziom, powiedz swojemu znajomemu, powiedz koledze, powiedz znajomemu w pracy, jakkolwiek, komuś w domu, rodzinnym, a to jest najtrudniej, ale w pierwszej kolejności, jeżeli ktoś jest nienawróconym, popatrz się na mnie. Popatrz się na mnie. Czy nie widzisz w moim życiu Jezusa, który zmienił moje życie? Który jest żywy, nie tylko gdzieś tam w Biblii, daleko ode mnie, ale On jest blisko, On jest we mnie, On zmienił mnie i ze mną chodzi codziennie, dlatego, bo ja jestem w Nim. Ja jestem w Nim, a On we mnie. Czy nie widzisz Jego? Jest to bardzo ważne. To nie jest zakon, to jest relacja, to jest miłość Boga Chrystusa do mnie i moja miłość do Niego. To jest wyżej jak zakon. Nikt nie przyjdzie do Ojca, który jest pełen łaski, jak tylko przez Jezusa. I nikt nie będzie korzystał z Bożej łaski, a jedynie przez Jezusa. I wszystko przez Jezusa. I poza Jezusem nie ma nic. Bo Bóg tak uczynił, że drzwi dojścia do Niego uczynił, a tymi drzwiami jest Jezus. Jest Jezus. Nie są moje uczynki dobre i sprawiedliwe. To nie znaczy, że wierzący człowiek nie powinien je czynić. Jak najbardziej. Powinien tym bardziej charakteryzować się dobrym, przykładnym życiem. Ale powinien przede wszystkim zawsze i w każdej sytuacji, począwszy w domu, w pracy, gdziekolwiek, sąsiad, znajomy, ten ktoś na ulicy, gdzieś tam w pociągu, w autobusie, w samolocie. Akurat teraz miałem niedawno rozmowę, że akurat w samolocie jedna osoba rozmawiała na ten temat. Bóg jest taki, że chce zawsze, abyś ty pokazał Chrystusa temu, który być może dzisiaj ci trzyma prawa, być może zakonu, być może tak wysila się, być może wszystkie starania daje, być może jest gotowy nawet wszystko oddać materialne i samego siebie, aby zasłużyć, aby coś u Boga uczynić dobrego, żeby Bóg spoglądnął tak łaskawie na mnie, a Bóg mówi, nie potrzebuję tego. Bóg nie jest żebrakiem. Bóg wszystko ma. To my jesteśmy zależni od Niego. To my prosimy, daj nam chleba powszedniego. Bóg nie mówi, daj dla mnie. Jeżeli nawet dajemy na ofiarę, wspieramy misję ewangelistów, jakkolwiek, czy Kościół, które wydatki, które są, to nie dlatego, że Bóg tego wymaga. To jest przywilej. Przywilej wierzącego człowieka. Dać to, co Bóg dla mnie dał. Podzielić się tym, widząc potrzebę. Dlaczego to czynię? Jeżeli czynisz dlatego, bo tak pisze, bo nakazano, na marne to robisz. Na marne. Jestem daleki od takiego stwierdzenia, aby wymagać i by mówić, musisz dawać dziesięcinę, jałmużnę, ofiarę. Bo Bogu jest to niemiłe. Wiesz, co Bogu jest miłe? Daj swoją miłość, daj swoje serce, daj ze serca to, co serce tobie dyktuje. Ja mojej żonie
Nie powiem, dam Tobie, co zostało dla mnie ostatnie, ale ja chcę, aby ona była uradowana tym, jeżeli ja coś jej dam. I tak samo Bóg. Daj to, na co Ciebie stać, ale daj ze serca, z miłości do Boga. To jest zakon, który jest ukazany w Nowym Testamencie, który przewyższa prawo tylko litery. Wolno, nie wolno, uważaj, bo kara na Ciebie czeka. Ten zakon jest miłość Boga do Ciebie i Twoja do Boga. I również do Twojego bliźniego. Muszę leczyć, bo jestem bardzo opóźniony w momencie, w którym zrozumiem, że jestem grzesznikiem, a jednak właśnie dlatego, że Pan znał pełen rozmiar mojego grzechu i jego ohydę. Właśnie dlatego On przyszedł do mnie. Nie dlatego, że nie znał, ale właśnie dlatego, że znał. I wtedy rozumiem, czym jest łaska. Wiara powoduje, że widzę, iż Bóg jest większy niż mój grzech. Nie zaś, że mój grzech jest większy od Boga. Nie zmniejszaj Boga w swojej wyobraźni, bo Jego nie umieścisz w pełni. On jest tak wielki, że nie potrafisz to zrobić. Ale przyjmij Jego pełną łaskę, łaskę Jego miłosierdzia i zbawienia. Okej, a przeskoczę już do końca. List do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset do 10. Chciałbym właśnie zakończyć takimi słowami. Albowiem łaską zbawieni jesteście. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na czas, jaki jest tutaj powiedziany. Niektórzy ludzie ciągle żyją nadzieją, że będą. Ja mam nadzieję, że jestem. A jest różnica. Łaską zbawieni jesteście. Jest to czas dokonany. Jest to czas dokonany. To jest Ewangelia. Przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. I teraz nie z uczynków. To nie znaczy, że zakon czy prawo jest nieważne albo wyrzucone czy poniżone, bo prawo było dobre i święte, nadane samym Bogiem. Ale z uczynków nikt nie będzie zbawiony, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, a więc kiedy jesteśmy zbawieni, Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. A to jest różnica. Jezus w przodzie, a automatycznie wypełniamy to, co winniśmy wypełniać. Taka jest kolejność. W Chrystusie Jezusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie, że Ty jesteś łaskawym Bogiem, wielkim i wspaniałym. Dziękujemy Tobie, Panie, że Twoja łaska jest tak wielka, że nie ma ograniczenia. Uwielbiam Twoje święte imię, Ojcze, że możemy korzystać z Twojej łaski przez ofiarę Chrystusa. Nikt z nas nie zasłużył na nią i nie zasłuży. Ona jest darem od Ciebie dla nas w Jezusie Chrystusie. To Jezus zasłużył i On nam ją udziela. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie, że przyjęliśmy Twoją łaskę, Twoje zbawienie, zmianę naszego życia, przemianę naszych umysłów i nowego narodzenia. W imieniu Jezusa, Panie, ja błogosławię moje siostry, moich braci. Ale proszę Ciebie szczególnie za tych, którzy dzisiaj, być może do tej pory, nie są pewni. Być może wahają się. Być może nie wiedzą. Praw, aby doświadczyli przemiany swojego życia. Aby doświadczyli nowego narodzenia. Aby przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Aby przyjęli Twoją łaskę. Łaskę zbawienia. I aby trzymali się jej kurczowo, wyznawali. I aby ich życie świadczyło o tym, że jest zmiana. Dlatego, bo żyją inaczej, postępują inaczej. W imieniu Jezusa
miłość Twoja do nich i ich miłość do Ciebie i miłość do bliźniego niech będzie zauważalna, niechaj będzie realna i bliska dla Twojej chwały, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. God bless you. Błogosławisz, o moja Pana dziś.
Błogosław duszo moja Pana dziś, błogosław duszo moja.